Cześć, siema. Zaczynamy kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata 2018. Polska, Armenia. Gra treningowa. Oczywiście Arek Milik na obok bramki. Zresztą jak zwykle. Może jeszcze raz spróbujemy. Oj, słabo dokręcona piłka. Dobra, pora przejść do meczu. Pora oczywiście wygrać ten mecz. Polska, Armenia. Eliminacja Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. No i jedziemy. Jesteśmy przygotowani na dobry mecz. Na wiele bramek ze strony polskiej reprezentacji. No ale teraz już Armenia przy piłce. Ale odebranie, Kamil Grosicki, pierwsza akcja meczu, Kamil Grosicki, nie ma faulu, czysto, no niesamowite, jak sędzia tego nie zauważył, zresztą był oczywisty faul, ale już Polacy, spokojnie, Piszczek do Zielińskiego, Zieliński, do Krychowiaka, Grzesiu Krychowiak, do Jędrzejczyka, Jędrzejczyk, strzela, Jędrzejczyk, ponad bramką, ależ minimalnie, ponad bramką, Artur Jędrzejczyk wpisałby się na listę strzelców. Chyba Arka Milika musimy przesunąć na lewy. Tak jest, z Robertem Lewandowskim zamienimy ich pozycjami. Mkhitaryan, główna gwiazda zespołu drużyny Armenii. Obecnie zawodnik Manchester United. Armenia cały czas oni przy piłce. Dwie gwiazdy oczywiście w lewym górnym rogu ekranu. Mkhitaryan i Robert Lewandowski. Niecelne podanie drużyny Armenii i teraz Polacy, a dokładnie Łukasz Piszczek od rzutu z autu do Zielińskiego, Zieliński do Lewandowskiego, Lewandowski do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, długa piłka do Arka Milika, Arek czy dojdzie? Arek świetnie, bardzo dobrze, Arek Milik strzela, ale niestety zablokowany ten strzał i Kasparow ma piłkę w rękach. Krychowiak wygrywa ten pojedynek główkowy, Lewandowski już przy piłce, Robert Lewandowski drybluje, ale traci piłkę, ale już Krychowiak ją odzyskuje, Grzesiu Krychowiak, ależ byłoby to podanie do Jakuba Błaszczykowskiego, ale teraz Błaszczykowski atakują cały czas, dosyć wysoko drużyny Armenii, musi się Armenia trochę nabiegać i natrucić, zanim akcję wyprowadzą. I znów Kasparów. Ale już świetnie, teraz Milik do Lewandowskiego, Lewandowski, ależ to była okazja, no i jest rzut rożny dla polskiej drużyny. Będzie dośrodkowanie przed pole karne, Jakub Błaszczykowski do Glika. Glik, Zieliński, on potrafi uderzyć, jeszcze raz Zieliński, poprawka, ale zablokowane te dwa strzały naszego reprezentanta i już Michał Pazdo do środka, do Glika. Glik rozgrywa akcję. Jędrzejczyk, bardzo dobre podanie. Teraz do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski strzela, Kuba, 1-0! Jakub Błaszczykowski, 21 minuta meczu. Jak na razie Jakub Błaszczykowski, bohaterem tego spotkania. Wygrywamy 1-0 i mamy 3 punkty na swoim koncie w eliminacjach. Brawo Jakub, a tutaj pogubili się. I już znów Polacy mają piłkę, znów atakują. Dosyć szybko ta bramka padła. 20 minuta meczu, a Polacy prowadzą. No i już piękne podanie do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski, czy będzie dośrodkowanie? Błaszczykowski dośrodkuje, ale zablokowane to dośrodkowanie i mają piłkę Armeńczycy. A mamy rzut z autu. 25 minuta meczu. 1-0 dla polskiej drużyny, już Artur Jędrzejczyk. Jędrzejczyk do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski świetnie do Arka Milika. Arek Milik dośrodkowuje do Roberta Lewandowskiego, ale Robert tym razem bramki nie strzela, nie dochodzi do piłki. Jędrzejczyk przed pole karne, ale tu już jest świetnie, ale nie tym razem. Już akcję mają Hitarian do tyłu, akcję mają Armeńczycy, no i długa piłka do Bovisiana. Pazdan, ale on niestety nie radzi sobie w
tym momencie, no i teraz zablokowałem to podanie, ale rzut z autu dla reprezentacji Armenii. Horajan. Horajan, on to cały czas. Już Mkhitaryan ma piłkę. Mkhitaryan przy piłce. Do tyłu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze przerywamy tą akcję. Nie dajemy zagrać piłki. Lewandowski bardzo wysoko w ataku. Lewandowski agresywnie. Może w końcu to przyniesie efekt w postaci jakiegoś odbioru i straty lub pomyłki ze strony Armenii, ale oni nie robią błędów, nie popełniają ich, spokojnie rozegrywają piłkę, ale już teraz udało się im tą piłkę odebrać. No i już Krychowiak teraz do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski niestety fatalnie. Może troszkę mocniej, może troszeczkę więcej sił, jakby Robert w to włożył, na pewno byłby to lepszy strzał. A tak nadal 1-0. Wysoko teraz. Na lewą stronę. Rozgrywały spokojnie. Nie śpieszą się. Przegrywały 1-0. Dla nich to nawet dobry wynik, ale już. Robert Lewandowski nie dochodzi do tej piłki. Pośpieszyliśmy się z tą akcją. Łukasz Piszczek teraz dobrze. Piszczek, bardzo dobre podanie, ale chyba nie dojdzie Robert Lewandowski, choć mamy rzut z autu. 41 minuta gry. Kamil Grosicki do Zielińskiego, Zieliński tu spokojnie do Łukasza Piszczka. Piszczek faulowany, mi się wydaje, tak jest. Faul z dosyć niebezpiecznej odległości, żółta kartka dla gracza z Armenii. Robert Arzuman. No i Robert Lewandowski. Czy z tego rzutu wolnego strzeli w ramkę? Robert Lewandowski obok słupka. Tak czasem bywa, nie każda sytuacja kończy się bramką. Na razie Robert w tym meczu bez gola. Spokojnie, mamy jeszcze czas. Glik, spokojnie, ale niestety jednak za spokojnie. Teraz sędzia skończy ten pojedynek. Dobrej pierwszej połowie Polski. Wygrywamy 1-0. I koniec tej pierwszej połowy. Ani jednego strzału Armenia nie oddała na naszą bramkę. No i już. Piszczek. Do Lewandowskiego. Lewandowski, ależ teraz. Mieliśmy sytuację dobrą. A i teraz chyba przyjmiemy tę piłkę. Tak jest, przyjmujemy ją. Lewandowski nie dochodzi do tej piłki, ale Kuba Szczykowski tam stara się ją odebrać. Mkhitaryan do tyłu. Do Herduja. Cały czas on przy piłce, ale teraz wykop już na uwolnienie. No i czy wygramy tą główkę? Nie, przegrywamy. Mkhitaryan przy piłce. Mkhitaryan cały czas on. Zieliński spróbuje zaatakować. Zieliński, ale on tutaj. Arek Milik na skrzydle. Próbuje atakować drużynę Armenii, ale teraz zostajemy ogrywani jak chcemy. W dosyć prosty sposób. Mkhitaryan. Azumanim. Jan, Horian, Andynion, Mkhitaryan. Cały czas wymieniają te podania, cały czas spokojnie, ale już teraz Krychowiak do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, co zrobi Robert? Ale nie teraz. Robert z łatwością ograny podczas tej akcji, no ale może teraz wysoki pressing polskiej ekipy i może będzie to powodzenie. Tak jest. Odzyskujemy piłkę. Jakub Błaszczykowski teraz do Arka Milika. Przyspieszenie. Arek Milik już dośrodkowuje do Roberta Lewandowskiego, ale niestety bramkarz drużyny Armenii ratuje im skórę i Robert Lewandowski nie dochodzi do piłki, ale my już walczymy. Odzyskanie tej piłki.
Mkhitaryan, tak jest. Arek Milik wraca, świetnie. I odbiera mu tą piłkę. Arek Milik walczy tam na skrzydle, ale nie. Mkhitaryan wypycha go na rzut z autu. Ale już Arek Milik wrócił. Świetnie, zostawił się. Ale znów drużyna Armenii niestety w posiadaniu piłki i oni atakują. Oj, teraz groźna sytuacja. Pizelli już. Już na skrzydle. Adnian ponad bramką i fatalne dośrodkowanie, ale chyba tam był blok. Chyba zablokowaliśmy, tak jest. Mkhitaryan z rzutu rożnego, Mkhitaryan i teraz Wojtek Szczęsny broni pewnie tą piłkę. Co zrobi Arek Milik? Arek Milik, dobre będzie podanie do Roberta Lewandowskiego, tak jest, po skrzydle. Robert Lewandowski. Oj, teraz świetne podanie do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk, on to musi uderzyć, niestety, ponad bramką. No taka fantastyczna okazja. Może się już więcej nie powtórzyć w tym meczu. Artur Jędrzejczyk fatalnie przystrzelił. I Piszczek świetnie teraz. Ajajaj, Annian. On znów odbiera nam piłkę. No i znów Annian. Rozgrywało piłkę cały czas. Zawodnicy Armenii, no i Polacy praktycznie nie są w jej posiadaniu. Ale spokojnie. My nie musimy atakować, my wygrywamy w tym meczu, czekamy na swoje sytuacje. W kontrach, no i już teraz Krychowiak, kolejna kontra Polaków, ale chyba do niej nie dojdziemy. Nie doszedł do tej piłki Arek Milik. I teraz Robert Lewandowski 2-0, tak jest. Pierwsza bramka w tym meczu Roberta Lewandowskiego, jak mówiłem, w końcu się doczekaliśmy. Robert Lewandowski się przełamuje. Siedemdziesiąta czwarta minuta meczu, 2-0 dla polskiej drużyny, 2-0 po bramkach Jakuba Płaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego. Mkhitaryan opanował, ale świetnie teraz. Ale był tam chyba faulowany nasz reprezentant, ale jednak nie odwizuje tego sędzia. Błaszczykowski, Arek Milik ucieka, dostaje dobrą piłkę, ale chyba będzie aut. Tak jest, aut dla naszej reprezentacji, Jakub Błaszczykowski wykonawcą. Milik świetnie, teraz do Krychowiaka, Grzesiu Krychowiak, co zrobi w polu karnym, ale nie, już odebranie i kontra drużyny Armenii, no i teraz 3-2 Kliblitz i teraz świetnie rozgrywają tę kontrę, Kliblitz, i teraz Szczęsny, fantastyczna obrona Wojtka Szczęsnego, no i już Kamil Grosicki zostawił się i tak jest, mamy piłkę. Faulowany Kamil Grosicki w środku pola. Aj, teraz Krychowiak fatalne to podanie Grzesia Krychowiaka, no ale już Pazdan czyści tutaj, jak zwykle, no i już piękne podanie. Ale Kamil Grosicki, czy to będzie dobre? Nie, niestety. Nie zrozumiał się z Robertem Lewandowskim w tym ataku. Ale znów chyba panikują troszeczkę, ale wychodzą z ogromnych trudów tego spotkania, ale cały czas przy piłce drużyny Armenii. Horian. Andnian, tak jest, trochę napsuł nam skóry w tym meczu, ale jest 2-0 dla nas. Andnian. Wysoko znów Polacy, ale czy to przyniesie skutek w odbiorze tej piłki i w strzeleniu kolejnej bramki. No i teraz Michał Pazdan już na plecach siedział jednemu z zawodników Armenii. Ale teraz dobrze Artur Jędrzejczyk dobrze do Milika, Milik teraz do Roberta Lewandowskiego, ale chyba nic z tego nie będzie. Jospian. Ach, teraz jakby się zorientował. Ale koniec tego spotkania, koniec meczu, wygrywamy 2-0. Brawa dla naszych zawodników, wygrywamy ten mecz, mamy 3 punkty na, dopisujemy 3 punkty na swojego dorobku i prowadzimy w swojej grupie. A ja się z wami żegnam, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dajcie komentarz i łapkę w górę. Cześć!